8 marca zespół tańca ludowego Pruszkowiacy przygotował specjalny koncert z okazji Dnia Kobiet w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu. Dodatkową atrakcją był występ orkiestry dętej Pruszkowianka. Artyści zaprezentowali repertuar złożony z najpiękniejszych polskich pieśni ludowych i pochodzących ze wschodu. Uczestnicy mogli usłyszeć utwory mołdawskie czy ukraińskie. Jak się okazało, nie tylko Dzień Kobiet był dla Pruszkowiaków powodem do świętowania. Dokładnie 8 marca 1979 roku odbył się pierwszy występ zespołu Pruszkowiacy. Dzisiaj dlatego mamy ten występ taki rocznicowy, ale faktycznie jubileuszowe koncerty szykujemy w maju. 31 maja już mogę zaprosić. Będziemy mieli wielki koncert. Wszyscy się powinni zmieścić, bo planujemy go na hali Znicz. Więc będzie to bardzo duże wydarzenie. Wtedy pokażemy bardzo duży koncert i wszystko, co mamy najpiękniejszego z polskiego folkloru, z zagranicznego, który jest w repertuarze Pruszkowiaków. Sala była wypełniona po brzegi. Po koncercie zespół otrzymał owację na stojąco. Następnego dnia natomiast o atrakcję na Dzień Kobiet zadbał powiat i gmina Pruszków, organizując wspólnie koncert męskiej literatury wokalnej również w Centrum Kultury i Sportu. Przed rozpoczęciem wydarzenia nie zabrakło symbolicznych kwiatów dla pań, a rozdawali je przedstawiciele władz samorządowych, m.in. starosta i prezydent miasta. Wraz z panem prezydentem Makuchem zaprosiliśmy solistów Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury z Warszawy. Wspaniały koncert z przebojami arii operetkowych i operowych dla naszych pań. Myślę, że będzie to należyte uczczenie wspaniałego święta połowy naszego społeczeństwa. Nie zabrakło celebrowania Dnia Kobiet również wśród pruszkowskich seniorów. W poniedziałek, 11 marca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z ośrodkiem AS zaprosili do sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury. Na scenie zagościł program kabaretowy On i Ona, a artystami byli lokalni seniorzy. Uroczystość zakończył koncert zespołu Mrokowiacy.